Cześć, witam Cię na kanale Magis Made. Dzisiaj zrobimy zestaw liści monstery. Jak widzisz, już wymalowałam srebrnym pisakiem nerwy liści. Użyję pasty czarnej. Perły fioletowej. Brokatu. Tuszy alkoholowych. Wylewam żywicę do form silikonowych. Zaczynam od czarnego. Następnie fioletowy. Drugi odcień fioletu z tuszy alkoholowych. I żywica z brokatem. Chcę, aby pewne fragmenty liści były przejrzyste. Nagrzewnicą pozbywam się bąbelków powietrza. I zostawiam do zastygnięcia. Żywica jest już gotowa do wyjęcia z formy. Zaczniemy od największego liścia. Jestem bardzo ciekawa, czy srebrne nerwy są na żywicy.
czy zostały na formie. Z tej strony bardzo ładny. O, tu jest pięknie, bardzo ładnie wygląda brokat. Widać srebrne linie, niestety były pomalowane niedokładnie i to teraz widać. Dlatego tutaj przy tym projekcie będę musiała je poprawić, a na przyszłość trzeba, tak jak tutaj ten jeden ładny nerw, bardzo dokładnie wymalować pisakiem. Ale pomysł się sprawdził. I teraz mniejsze monsterki. Super. Bardzo mi się podobają. Każdy liść jest trochę inny i to nadaje im dodatkowego uroku. Ten jest wyjątkowo kolorowy. Bardzo mi się podoba. Jest fragment przejrzysty i widzę, że tusze alkoholowe, które były pierwotnie fioletowe, tutaj są teraz bardziej takie różowe. Ale pasują do brokatu. O, ten ma górę liścia taką bardzo fioletową i różową. Bardzo mi się podoba. I tak wygląda mój zestaw monsterek. Do zobaczenia!